Blisko coraz bliżej do Adwentu, na ten czas radosnego oczekiwania na Narodzenie Chrystusa, chciałam zaprosić się do wzięcia udziału w adwentowej akcji Przytul Mamę. Jest to już druga edycja tej akcji. Ubiegłoroczna wytworzyła tak wiele dobra i duchowego i tego doświadczanego namacalnie, że i w tym roku wraz z siostrami Antoniankami postanowiłyśmy kontynuować tę akcję. Akcja Przytul Mamy ma dwa takie zasadnicze aspekty. Pierwszym z nich jest modlitwa, a drugim przerwanie poczucia osamotnienia i odrzucenia. Modlitwa, która jest takim przytuleniem mamy. W ramach tej akcji prosimy Cię o objęcie swoją modlitwą jednej wybranej mamy, której imię zostanie przydzielone. Może to być modlitwa, można dołączyć jakieś duchowe wyrzeczenie. I chodzi o to, żeby przez cały ten okres Adwentu modlić się za mamę. Jest to ważny czas w ich życiu. Niedługo w drugim tygodniu Adwentu będą przeżywały swoje rekolekcje. Jest to taki trudny czas i szansa dla nich na powrót do Pana Boga. Po wielu latach gdzieś tułaczki. Od, z dala od Niego, y, mają taką możliwość, y, szansę, stworzoną szansę powrotu do Niego. W ubiegłym roku, dzięki Waszej modlitwie, y, mamy bardzo pięknie przeżyły swoje rekolekcje. Y, większość z nich przystąpiła do sakramentu pokuty i pojednania. Y, są to spowiedzi często po bardzo wielu latach, niekiedy y, drugie w życiu, bo ta pierwsza była y, przed pierwszą komunią świętą uczestniczyły w sposób pełny w mszy świętej, przyjęły Pana Jezusa do swojego serca i do swojego życia. Wierzę, że dokonało się to dzięki tej modlitwie, jaką było otaczane. Drugi aspekt akcji przytul mamy to jest przerwanie poczucia samotności i odrzucenia. Takim wyznacznikiem codziennego funkcjonowania naszych mam, po pierwszych domu samotnej matki jest samotność. Najczęściej czują się przegrane, złamane przez życie, same z wieloma problemami, z problemami wychowawczymi, które normalnie w małżeństwie rozkładają się na dwoje rodziców. Nie mają też wsparcia od strony najbliższej rodziny, babć, dziadków, często nie utrzymują z nimi kontaktu. A wiadomo też, że święta Bożego Narodzenia to taki czas radości, i też wymiar rodzinny jest tych świąt. Dla większości naszych mam, będą to święta spędzone w placówce, czyli nie, nie w domu rodzinnym. I chciałam poprosić Ciebie, abyś na dzień wigilii napisał list do mamy. Z zapewnieniem takim, że przez ten czas adwentu y, modliłeś się za nią, że była gdzieś bliska Twojemu sercu, y, i przygotował dla niej y, jakiś upominek. Y, może to być bardzo skromny jakiś upominek liczy się sam gest. Y, w ubiegłym roku y, po. Y, po świętach, po Wigilii otrzymałyśmy wiele takich zwrotnych informacji od mam. Były pełne, było wiele wzruszeń, polały się też łzy. Były poruszone tym, że ktoś obcy za nie się modlił, myślał o, niej, o nich, pamiętał. Niektóre z nich wprost mówiły o tym, że był to też pierwszy prezent, jaki dostały w życiu na święta. Jedna z moich napisała, że zawsze przygotowywała prezenty dla swojego synka, bo chciała, żeby był szczęśliwy i radosny w ten dzień, ale nigdy nie dostała sama prezentu. Jej rodzice nigdy na święta nie ofiarowali jej prezentu. Dlatego też taka prośba o napisanie listu i przesłanie upominku. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy Domu Samotnej Matki. Jest to adres DSM jak Dom Samotnej Matki, małpa, CSR, jak Centrum służby rodzinie.org.pl Po trzymaniu zgłoszenia przydzielę każdemu z Was imię mamy i taką krótką informację, jakie ma dzieci, w jakim wieku bądź też z jakim problemem się boryka. Proszę też o przesłanie tych listów i upominków do, do wigilii, te, tak żeby móc im to przekazać w wigilię w Dzień Oczekiwania na Narodzenie Chrystusa.